urządzenie to stanowi formę elektronicznej, nowoczesnej informacji turystycznej, do której turysta, z której turysta będzie mógł korzystać za pomocą dotyku. Informacja obejmuje całe województwo pomorskie, w tym oczywiście gminę Władysławowo. I znajdziemy tu wszystkie informacje na temat ciekawych miejsc, na temat atrakcji, na temat wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wszystko, co podpina się pod informację turystyczną, będzie można w takim urządzeniu znaleźć. Jeżeli chodzi o gminę Władysławowo, pierwszy z nich zamontowaliśmy dzisiaj i jest to Urząd Miasta Władysławowo. Pozostałe trzy będą w drodze konkursu. Zobaczymy jeszcze, które miejsca. Infomaty są również dostępne dla obcokrajowców. Mamy język angielski, mamy język niemiecki, więc nie tylko dla naszych tutaj rodaków.